Pierwszy dzień praśniku przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali paschę do spożycia? On odrzekł: idźcie do miasta, do wiadomego człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel kazał powiedzieć, czas mój jest bliski, u Ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie zrobili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał go i dał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i dzięki uczyniwszy dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest krew mojego przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić będę z wami nowy w królestwie mojego Ojca. Kapłanem na wieki, alleluja. Na podobieństwo będzie.
Świętek, Alleluja. Módlmy się, Boże, Ty dla chwały swojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś jednorodzonego Syna swojego najwyższym i wiecznym kapłanem. Sprawamy na całym świecie składano Tobie Jego ofiarę przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
wami. I znów twoim. Słowa Ewangelii Świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. O tym czasie Jezus powiedział faryzeuszom tę czy powiedzieć. Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Boże uczty posłał swego sługę, aby powiedział zaproszony. Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Wtedy wszyscy zaczęli jednomyślnie się wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: kupiłem pole, muszę wyjść i obejrzeć je. Proszę cię, miej mnie za mnego. Jeszcze inny rzecz: ożeniłem się i dlatego przyjść nie mogę. Sługa powróciwszy oznajmił to swemu panu. Wtedy pan rozgniewał się i nakazał sługę: wyjdź to prędzej na ulicę i zaufaj. Prowadź tą pokój niewidomym i drogą. Sługa idź na drogi między oporu i zmuszaj do wejścia, aby dom mój był zapełniony. Bo mówię wam, żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej. Zachowaj nas, Panie.
Ja jestem krzewem winnym, wy zaś lato roślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna lato rośl i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie o cokolwiek chcecie, a to się wam spełni. Ojciec mój przez to będzie uwielbiony, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Kielich zbawienia podniosę, alleluja. I wezmę imienia Pańskiego, alleluja. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, chlebie żywy, dający życie wieczne, spraw, abyśmy często Ciebie przyjmowali i zjednoczeni z Tobą przynosili owoc trwający na wieki, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Thank you.